Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku serii Poszukiwania detektorem. Jak widzicie, znajduję się jeszcze na tym polu, z poprzedniego odcinka, ponieważ no jakby nie było, wychodzą tu fanty i to ładne fanty, muszę to podkreślić. Ja już Was witam serdecznie przy kolejnym fancie. Fant niby zwykły, ale spójrzcie na jakość. To jest jeden fenol. Dla mnie rzadki, ponieważ jest to gapa z opuszczonymi skrzydłami. Rocznik 37. Więc zapraszam do oglądania i do kolejnego ciekawego fantu. No cóż, opuściłem na chwilę to wspaniałe pole, wszedłem w las, zboczyłem ze ścieżki i potężny sygnał 85, naprawdę potężny i jest coś naprawdę fajnego. Ja już wiem, co to jest. Jest to odważnik. Tutaj powinny być jakieś sygnatury. Może jest to prawidłowa waga. A jak nie ma, to znaczy, że może to być jakaś podróbka. Ewentualnie jeszcze tu z tej strony, ale wszystko jest tak zapiaszczone, że może gdzieś tam coś się uchowało. W każdym bądź razie piękny fant. Odważnik. Nie wiem, czy aptekarski, bo trochę ciężki. Mi się wydaje, że po prostu jakiś tam sklepowy. Najważniejsze, że jest. Jest, kochani, kolejny sygnał. O Jezu, ale mnie kichawka złapała. Masakra. Piękny sygnał był. 72? 3? Zobaczmy, co to jest. Czy jest to coś fajnego, czy jakiś badziew. PRL. $49.10. Dotychczasowy urobek. To jest to, czego Wam nie pokazałem. Opuściłem na chwilę las. Czas wrócić na pole. W lesie jest strasznie duszno. Much to jest od zarąbania. A tutaj jest chociaż troszeczkę wiaterku. Ruszam w pole. No i proszę. Ładny sygnał. Gdzieś powiem Wam, że w rżysku. No to ciężko się szuka, wiadomo. Cewka musi być wyżej, przez to się zmniejszają zasięgi. No ale co zrobić? Trzeba się cieszyć, że się to ma. Co to jest? Jakiś medalik. Jakiś medaliczek. No i elegancko. No proszę. Jakiś tam współcześniak się trafił, 20 groszy. Elegancko. Słuchajcie, mam do Was pytanie. Nie chodzi mi tutaj ani o komary, ani o kleszcze, ale czy jest jakiś fajny, skuteczny sposób na muchy? Muchy są straszne, chyba straszniejsze od komarów. Próbują się wszędzie wcisnąć, a najbardziej w oczy albo do nosa. Znalazłem, słuchajcie,
obrączkę, ale to nie jest Polska. Tu jest jakieś BE, Belgia. Uczestniczyło to w jakimś Grand Prix. Długa cyfra. Chyba 2019. No i super. Więc jakbyście znali jakiś skuteczny sposób typowo na muchy, dajcie znać w komentarzach. Zatrzymałem się, bo normalnie tu obrączki na wierzchu leżą. Z tego drzewka? No, tutaj jedna. I tu druga. Nie wiem, czy to reszta upierzenia. Fuj. Też pol, co to za... Jakiś gąpuj. Ale Polska. To jest Polska 2022. A tu druga. O, jeszcze kurczę, resztki gołąbka. A tu druga jakaś. Też pewnie Polska. I tamta też na wierzchu leżała. Muszę się tu rozejrzeć. Drzewo śmierci. Głębi. Łow. Pieski szczekają. Sygnał ciekawy, 77 bodajże. Już go tam, zaraz pod słońce to nie widać, ale ja już go wyciągam. I co? Podkładka. No i tak bywa. Nie wiem, czy słyszycie. Ten odgłos tych much za mną jest masakra. A tutaj mi wpada coś takiego. Nie wiem, jakiś fragment łamany. Nie wiem, co to może być. Ale coś ciekawego. I te muchy. Złapałem komara. I znowu coś, co jest nietypowe, a cieszy oko. Takie coś. Co tam jest napisane? Andiabulo? Nie wiem. Taka ciekawostka. I od czego to może być? Nie mam pojęcia. Ale ładne. A to jest rureczka łącząca zapalnik z tłoczkiem. Nie wiem, czy po tej stronie był zapalnik, czy też po tej. Obojętnie. Powiedzmy, że tu był zapalnik, a tu był tłoczek. W środku była ścieżka prochowa. Na przykładzie tej rureczki widzimy, że nie poszło to zgodnie z planem, bo proch powinien przejść po całości. Tu był tłoczek, za tłoczkiem był materiał miotający. To powinno wyrzucić tą rurkę razem z zapalnikiem i stłoczkiem, bo tutaj były kuleczki szrapnelowe, a tutaj jak widać nie doszło do końca, tylko w połowie nastąpił wybuch. Co było dalej? Nie wiem. Sygnalik niczego sobie. Najpierw był taki łagodny 50, później się zmieniło w coś większego. Teraz widzicie.
Ja za chwilę zobaczę. Nie wiem, czy uda mi się. Oho. Na pewno jest międzywojnie. Dlatego ten sygnał był taki dziwny. 23 i 50. 20. Zobaczcie, jaki ładny stan. Zaraz sprawdzę, jak on chodzi na multi. Piękny stan. Jezu, te muchy nie dają mi spokoju. Już sprawdzam. A niech tu zależy. A co? No ciężki taki, ciężki sygnał. Ale 20 groszy piękne. Tak więc odcinek broni się międzywojniem. Pięknie. Piękny stan. No dobrze, moi mili. Czas na podsumowanie tego odcinka w towarzystwie much niechcianych oczywiście. Masakiera, naprawdę. A urobek tego odcinka wygląda w ten sposób. Odważniczek. Cosik tam jest. Jakieś sygnatury są. 10 groszy PRL-owskie, 5 groszy wam nie pokazywałem. No tutaj według mnie te najfajniejsze, ten jeden Fening w pier. Jeden Fening. Piękne 20 groszy międzywojenne. Super. Ładny stan. Medaliczek. Aluminiowy oczywiście. Proszę bardzo. To nie mam pojęcia, co to może być. Czy jest to nazwa firmy, czy też może coś innego? Ciekawe. No masa obrączek, w tym jedna, chyba belgijska, nie znam się. Tutaj ta pierdółeczka. No jakby nie było, nie jest wcale tak mało. Troszkę się nachodziłem, ale się bardzo cieszę. Oprócz tych much oczywiście, podkreślam. No dobrze, ja was wszystkich, kochani, serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, zostawiania komentarzy i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dajmy cześć, trzymajcie się.